Nasze wspólne nabożeństwo, przyjaciele, te nabożeństwa będziemy robili raz na pół roku. Wcześniej robiliśmy raz na rok, teraz będziemy robili raz na pół roku. Chciałbym, żebyśmy po prostu dwa razy do roku mogli się tutaj razem spotykać z zespołem. Ja wierzę w to, że tak jak wczoraj głosił Michał, jesteśmy zespołem. Zespół, bo tak to sobie nazywamy roboczo, to jest jedna z części tego, co tworzymy w naszej służbie, czyli naród. Naród. Zamysłem Boga jest naród Boży. To się ładnie nazywa chrześcijanie, czy też Królestwo Boże, jakkolwiek to sobie ponazywamy. Chodzi o naród Boży. To zawsze był zamysł Boga. Jak patrzysz w historię, on w ten sposób funkcjonował. Izrael jest takim przykładem fizycznej myśli Boga, jeżeli chodzi o naród. Zorganizował naród. Co on pokazał przez to? On pokazał przez to, że jemu chodzi o taką formułę na poziomie duchowym. I tworzenie narodu jest czymś więcej niż przeciętna organizacja kościelna, gdzie ludzie przychodzą, migrują, przesuwają się, patrzą w jakim miejscu, co mogą jedynie uzyskać i idą dalej. Naród to jest decyzja o podporządkowaniu swojego życia pewnej nadrzędnej formule. Tak jak jesteśmy Polakami i decydujemy się na to, aby żyć w ramach tej konstytucji. Czy ona dziś jest taka czy inna, jesteśmy w ramach tej konstytucji. Rozumiecie? Gdybyśmy żyli w innym kraju, byśmy byli w ramach innej konstytucji, jako ludzie fizyczni. Kiedy rodzimy się z Bożego Ducha, wchodzimy pod duchową konstytucję, pod myśl Boga. Niech będzie wola Twoja, to znaczy zgadzamy się z Twoją myślą. I chcemy być Twoim narodem. I to, co robimy tutaj, to jest odzwierciedlenie. Bardzo takie, bardzo widoczne. Tworzymy naród, który ma jedną myśl, jeden kierunek, rozumiecie? Który myśli w jedną stronę. Nie ma 40 tysięcy koncepcji. Ma jedną koncepcję, ma jeden kierunek, ma jeden cel. A przy tym wszystkim każdy rozwija się według osobistego powołania. Jak będziesz dzisiaj się modlił, chciałbym, żebyś modlił się z tą myślą i mówił i powiedział: Boże, ja czuję w moim sercu, że jestem częścią tego narodu. Jestem częścią tego narodu. Chcę, aby ten naród rozwijał się i kwitł. Rozumiesz? Nawet gdy w przyszłości będziesz w innym miejscu, w innym kraju, nawet na innym kontynencie, to tam założysz kościół z ramienia tego narodu. To tam otworzysz służbę z ramienia tego narodu. Rozumiesz? Bo będziesz miał w sercu ugruntowanie w tym narodzie, w tej myśli, w tej przestrzeni duchowej. Nie pomieszasz się nawet z inną częścią szeroko pojętego działa Chrystusa, która nie rozumie masy różnych rzeczy i błądzi w swoich działaniach, jest połowiczna częściowo. Chcę, żebyś to widział, żebyś z tym się zapoznał. Jest napisane: mieszkaj w kraju, dbaj o wierność. To jest duchowe. Mieszkaj w kraju, dbaj o wierność. Dzisiaj rozmawiałem z człowiekiem tutaj, jednym od nas, i ja powiedziałem: mi nie imponują różne rzeczy, a niektóre mi imponują bardzo. I bardzo imponuje mi wierność. Ona mi imponuje. Nie lojalność wobec
religii, rozumiecie? Ale wierność duchowa tobie powiem. Więc jak będziesz się młody, to tak się młody, powiedz: Boże, to jest mój naród. To mój naród. A ja jestem częścią tego narodu. Ojcze, wywyższamy Cię. Dziękujemy Ci za to spotkanie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś dzisiaj tutaj z nami. Dziękujemy Ci, potężny, wielki Boże, za Twoją siłę przebicia w nas. Dziękujemy Ci, Król. Halleluja. Uwielbiamy Cię, Król. Wywyższamy Cię. Jezus. Jedyne imię. Jedyne imię, które jest na tym dla ludzkości. Jezus. On jest to imię.
przedziarem i usuwamy wszelki ciężar. My mówimy teraz o wszelkiej ciemności. Usuwasz się z tego miejsca.
Thank you.
Thank you.
dziś ogłośmy więc w imieniu Twym mocy, nie porówna Ci. Oh,
dziś ogłośmy wiec, w imieniu Twym moc jest, nikt nie doruma za sił. Dziś ogłośmy wiec, w imieniu Twym moc jest, nikt nie doruma za sił. Dziś ogłośmy wiec, w imieniu Twym moc jest, nikt nie doruma za sił.
gwałtownik. Rusz się i zobacz, jaka jest moc w tym, który mieszka w tobie. Przejdź do granicy. Wczoraj jedna osoba o konstrukcji proroczej miała wizję, że... Może ja poproszę Ewę. Ewa Popiołek, chodź. Uważam, że to musimy to zrobić. Włączcie mikrofon. Jest jakby armia, ale z gliny i te gliniane osoby stały, ale wystarczyło odrobinę naprzód, żeby ta glina w ogóle pękła na żywym człowieku. Warstwa gliny była bardzo cienka, tylko trzeba było, wiecie, napiąć się i po prostu to pękło i wtedy wyszła cała żywa armia. Tam jakby pod każdą tą gliną był żywy człowiek i w ogóle każdy ten człowiek to był Chrystus, to była kopia Chrystusa, to była armia po prostu idealnych klonów jakby z wyglądu Chrystusa i to była armia Chrystusów i wtedy też drugi werset mi przyszedł, bo pierwsze to było zrzucić się ciężar zbędny i wtedy Artur zaczął się właśnie modlić, żeby zrzucić zbędny ciężar, a drugi werset nagle mnie oświeciło, co to naprawdę znaczy, że skarb mamy w naczyniach glinianych. Alleluja. Mamy naprawdę taki skarb, że nie ma dużo gliny, mało skarbu, jest odwrotnie, tam jest żywy Chrystus i wystarczy się napiąć, żeby ten ciężar zbędny zrzucić i wyszło to, co jest cenne. Amen. Amen. Artur, pomóc się o te rzeczy. I dalej uwielbiamy Boga. Ojcze, w imieniu Jezusa, wyciągnę autorytet nad wszelką otoczką, która jest wokół Boga człowieka. Aleluja, 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 ale
wszechmocny jest, w imieniu Twym moc jest. Jezus, najwyższej Godzie chwały.
Thank you.
ogłaszamy, że już w tym będzie chodził w ogóle do całej dnia. Ogłaszamy doskonałe Twoje wystąpienie. Oh,
Wypełniłeś życie, Jezusie.
nowe życie mam. Mam, mam, nowe życie mam. Mam, mam, nowe życie mam. Mam, mam, nowe życie mam. Mam, mam.
Ciebie za mnie tam, Jeszua Adonai. Ciebie za mnie tam, Jeszua Adonai.
Siadajcie.